Witajcie serdecznie w kolejnym filmiku z Dragon Age'a. Przeszliśmy sobie do obozu z lasu, bo ranny miałam party po spotkaniu ze zjawą. Mnie coś ciekawi, bo oni tu mają wyższe ceny. Potrzebujesz czegoś? Ja albo mój syn na pewno jesteśmy w stanie ci pomóc. Pokaż mi towar. Z pewnością spodobają ci się dobra, które z synem zebraliśmy. Dla ciebie zniżka. No i mamy na przykład substancja destylująca, skażająca po 18, stężająca 45. Kolba to mamy za dużo nawet. No szkoda, że nie ma tutaj okładów. Ale możemy zobaczyć sprzedaż. O! 15. Darmisu ze stali. 15, 7,50. Taka różnica, nie? 15 i 7,50. Nie musimy w ogóle nic tu klikać, tak? Automatycznie będą uleczeni. Tak. Rzeczy samej. Tu Las Presilion. Łapka, tak? Dobrze. Jak wyglądamy? Nie wyglądamy. Dobra, odpal. Odpal. To jeszcze raz odpal. Pułapka. Tak więc... Shale, cofnij się tu. Dobrze. I teraz ty jeszcze. Broń mrozu. Jakoś mocno biją. Wyssanie życia, bo ten mnie bije tutaj. Ty już dawno rozbroiłaś, więc... No. Piąteczka. Przesunę się jeszcze. Gdzie ty widzisz pułapkę? A, tam daleko, dobra. Tylko, że ona tam pobiegnie, nie? Teraz przebiegniemy się nią. Shale, poczekasz. No, teraz już może Shale biec. A czy można przerwać tą animację? Wszystkim gołębiom! To jest bardzo fajny skill. Idę tam pozbierać. Pozbierać, pozrywać. 15 i 7,50 było, nie? Tam się nie wrócimy. Zawsze trzeba przejść na drugą stronę. Ja od razu do lasu przeszłam, zamiast do... elfów, ale tu jest o. Łatwo. Bo mieliśmy zadanko. Tylko nie wiem, co zrobić. No, łuku nie potrzebuję. Czego sobie życzysz? Chciałbym pohandlować. Nie jestem kupcem, ale możemy pohandlować. Może znajdziesz tu coś, co ci się przyda.
Zobaczmy. Nie, ceny sprzedaży te same. Substancji tutaj nie ma. Ale przysmak Mabari, tam był powyżej sreberka chyba. O ile się nie mylę. Silniejszy okład sobie kupimy. Teraz nie będziemy mieć pieniędzy. Już nie mamy pieniędzy. Buława, łuk, 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 strzała. To też byśmy mogli sprzedać. The Sorrows of Arlatan. Dalijska zbroja. Na razie jedną sprzedam i zobaczę. Dobra. To by się przydało. Chociaż wolę małe, bo rzadko kiedy mam więcej niż jedną ranę, bo po jednej staram się leczyć. No a właśnie mikstura z lyrium jest bardzo potrzebna. O wiele bardziej, jak się gra na dwóch magów. Pierścień. Zmierzchu za dużo mamy prezentów. Zieleniec, szafir. Czysty welin. Kamyczka nie daliśmy, Shale chyba. Skóra wilkołaka. Skóry wilka może nie sprzedam, bo... Mamy Shale, tylko kamyczek nam nie zniknie i tak, nie? Chodź tu, chodź, kamyczek. O, płytko. Jaka nazwa, Herbert, niech zostanie, nie? Jak się jej... O, no proszę. Chyba maksymalnie dostała. Co? Bawimy się, Shale, tak? Musimy na nią kliknąć, tak? Kamyczek damy jej na pasek. Skoro musi. Zasięg, postać. Shale może poznać radość związaną z posiadaniem własnego kamyczka. A gdybyśmy nie podnieśli, to... Dobra, lepiej podnieść. Morrigan ma też fajną zabawkę. Tylko nie mamy Alistera w party. Więc nie będziemy tego widzieć. Ale on by dostał debuffa, z tego co kojarzę. No, ona się bawi. Laleczką. Też jej możemy na pasek wyjąć. Chociaż to jest tak, wiecie, raz zrobić i... No i potem już się człowiek nie bawi. Pacynka była Alistera. Lutnia jest Leliany. Witaj. Niestety tak króciutko gra, nie? No ale jak słychać różne melodie. Dobrze, a jeszcze mieliśmy coś dla Leliany. Zawsze zapomnę. Buty, tak. Ja, to wspaniały pomysł. Nie wiem, co powiedzieć. I kwiatuszek znaleźliśmy, nie? Tak.
kwiaty dla mnie są piękne. Powąchaj. To były jej ulubione. Tak dawno ich nie widziałam. Pachną tak jak matka. Dziękuję. Bardzo ci dziękuję, że pamiętałaś. No i mamy natchnienie na maksa. A to pomaga w walce. Varathorn. Czego sobie życzysz? Przyniosłam ci trochę żelazo drzewa. Naprawdę? Niech no spojrzę. Tak, to naprawdę żelazo drzewo. I to sporo. Dobra robota. Umowa to umowa, więc wykonam z tego drzewa coś dla ciebie. Co sobie życzysz? Łuk? Czy może napierśnik? W moim party, nie? Tak bardzo potrzebne. Napierśnik brzmi nieźle, no niech będzie. Chyba, że to będzie średni, no to wtedy Leliana będzie miała. Manu Venin, zrobię go osobiście. Możesz patrzeć, jeśli chcesz, to nie potrwa długo. Tak oto ukształtowałem drewno wedle woli. Oto dalijski napierśnik dla ciebie. Niech dobrze ci służy. Dalijski napierśnik, tak? Wymaga na 12 siła plus 1 do zręczności. No, lepsze. Lekka zbroja. No nie średnia, tylko lekka właśnie. Miałam powiedzieć. Dalijskie buty. Też. Ochronne rękawice. No to jeden do przebijania pancerza, nie? Tam szybkie celowanie to... dla łucznika, ale tak czy siak lepiej. No i możemy sprzedać. Chyba, że tu ktoś nie ma rękawic. A, ja mam jakieś. Czego sobie życzysz? Nie jestem sprzedać. Kupcem, ale możemy pohandlować. Nie, tu, tylko tu. Skórzane. Zbrojka. Zbroja Varathorna. No nie, no na wojowników to nam się przyda, nie? Tu możemy sobie wymienić członków drużyny. Tak. Fajne komentarze mają, jak się ich wyrzuca, nie? Tak. Dobra. Bo... poziomy właśnie chciałam sprawdzić. Mało kondycji trochę ma. I zręczność też jest potrzebna. Dobra. Sten. Może mieć lepszą zbroję. On tarczy nie nosi, bo to jest dwuręczny. Pierścień zmierzchu, nie? Dobrze, no na razie tylko tyle mogliśmy. Chyba, że to też mógł Alistair. Nie, nie mógł. Wszystkich warto sobie ubrać, bo na końcu i tak wszyscy walczą, więc przyda im się ekwipunek. Dlatego właśnie robię coś takiego, że dołączam jak mam możliwość, leveluję. Ubieram. To jest słabsze. Miecz Duncana. Tu jest 25 siły wymaganej. Aha, Leliany nie mam. No dobra, ale nic więcej. Nie wymyślę. Dziękuję wam. Szlak trafi. Tak. W rzeczy samej. Jak już nam się znudzą komentarze Shale, to oczywiście weźmiemy kolejną postać. Jak wszystkie są ubrane, to można wymieniać sobie. Żeśmy tutaj jeszcze przyprowadzili kogoś, nie? Ale widzę, że nic się nie świeci poza tym kamen właśnie. Skóra. Czego jeszcze chcesz? Już wszystko ci powiedziałem. O, mam skórę wilka i nie mogę mu dać? Dobra.
Może będzie mógł iść na polowanie, jak oczyścimy las z wilkołaków, bo takiego czegoś nie próbowałam. A teraz mamy iść... Na wschód nas drzewo wysyłało, nie? Czyli... Północny do wschodniej części lasu, a tu też do wschodniej. Czyli obojętnie, którym przejściem. Chyba górą... Będzie szybciej? Dobra. Odblokowano obszar. Hala! I wilkołak. Tu jest gorszy wilkołak. Skończmy to! Zaczęło się. Tak, wszyscy stracili. No właśnie. Bufki. To broń najszybciej się odnawia. I dziwne, że jakby rzuciłam ich sparty, to potracili buwy, nie? Słabość. A właśnie, Shale, co ty masz? Pod ataki wrzuć. Co to jest? Wstrząs? To nie, bo wszystkich. Grzmotnięcie? Też wszystkich. Nie, nie wszystkich. No, to jest ten fajny cios. O, Danyla. Nie wiem, czy pamiętacie, zadanko takie mieliśmy. Proszę, pomocy. Słuchaj, nie jestem bezmyślną bestią. Co ci się stało? O, nie, nie, jestem przeklęta. Zamienili mnie w takiego stwora. Klątwa! Ona mnie pali! Ja uciekłam do lasu! Wilkołaki mnie przygarnęły, ale musiałam wrócić! Musiałam! Jesteś człowiekiem! Jestem... Byłam kiedyś elfką z ludu Dalijczyków. Czy wiesz coś o moim klanie? Jesteś zatem Dalijką, która już zamieniła się w wilkołaka? Tak, ledwie parę dni temu. A więc wiesz, co nam się przytrafiło? Mogę spróbować zabrać cię do Dalijczyków, żeby ci pomogli. Nie! Mnie nie można uzdrowić. Nawet magią. Proszę, musisz posłuchać. Nazywam się Danyla. Mój mąż ma na imię Atras. Proszę, musisz przekazać mu wiadomość. O, biedaczka.
jakże ona cierpi. Sal, który noszę. Zanieś mu go. Powiedz mu, że go kocham. Powiedz, że nie żyję i jestem u bogów. Błagam cię. Rozmawiałam z Atrasem. Martwi się o ciebie. Chcę, żeby był spokojny. On ma dobre serce. Proszę, nie pozwól, żeby cierpiał przeze mnie. O, co za ból! Klątwa pali me żyły niczym ogień. Proszę, zakończ to szybko. I co? Dobrze, zakończę twój ból. Niech bogowie ci sprzyjają. Jak zechcesz. A ten szal powinniśmy mieć, tak? No zadań? Tak, mamy szal. Hala, no to stąd przyszliśmy. Bo poszłam nie w tą stronę, nie? Tak? Nie no. Okej. Stąd nie przeszliśmy. Tu po prostu też są hale wszędzie. Wielki niedźwiedź. Sprawmy się z nimi szybko. Nie działa paraliż. Morrigan wbiła poziom. Charakterystyczny namiot. Co będzie dla psa? Ja nie gram z tymi przemianami, nie? Ale dobra, to mam, co chciałam. Nie wiem właśnie, czy dawać w te przemiany, powiem wam szczerze. To są lepsze skille. Bardziej jak zawsze mam wojownika i łotrzyka. Z tych korzystałam. Z glifów nie korzystałam nigdy. Tarcza, rozproszenie magii. Ochrona antymagiczna. O. Wybuch antymagii. Też ciekawe. No, żywa bomba, no to... Może radzić z przymierzeńców. To jest podtrzymywana. Ten tryb jest aktywny, mag wchłania energię entropii i rozkładu ze wszystkich pobliskich zwłok przeciwników, odnawiając swą manę. To tutaj jest coś takiego też fajnego. Jeżeli chodzi o podtrzymywane. Jeżeli przeciwnicy nie przejdą pomyślnie testu na odporność fizyczną, obniżeniu ulega także ich szybkość poruszania się. Aha, współczynników ataku i obrony, znajdujących się w pobliżu wrogów. Więc chyba pójdziemy tu, w tą stronę, bo tu jest później też masowy paraliż, też jest bardzo fajny. Jeżeli byśmy mogli... O, zdobyte sloty taktyczne. Przeciwnik. Dowolny pancerz, kategoria, cel w odległości. Cel korzysta.
Nie. Skupisko z co najmniej dwójką sprzymierzeńców. Trójką. Dobra, niech będzie trójką. To chyba chodzi o to. Użyj zdolności. Sen. A później byśmy użyli dodatkowo... Aha, ona nie ma w ogóle uścisku zimy przecież. Przeciwnik. Status. Paraliż, ogłuszenie, uśpienie. I wtedy rzucamy użyj zdolności. Koszmar na jawie. Powinno być w odwrotnej kolejności, nie? Bo to najpierw rzuci sen. Co najmniej dwójką tutaj damy. Przeciwnik w skupisku z co najmniej dwójką sprzymierzeńców, czyli trzech przeciwników. Nie, to damy trójkę jednak. No to wszystko. O, Shale. Postać. Dowolny. Dokładne ciosy. Okej. Postać otoczona przez co najmniej trzech przeciwników. Rzuca wstrząs. Ale nie ma nic, że sprzymierzeńców też uderzy. Postać otoczona przez co najmniej trzech przeciwników, bo to zależy, co ma wrzucone, czy kamienne serce, czy ten. Dobra, to to zostawimy. Postać, żywotność poniżej 50, niższa bądź równe 50 i wrzucę, włącz tryb. Mistrzostwo kamienia. To jest chyba defensywne, tak? Nie, to są dystansowe. To kamienne serce. Okej. Okay. Mogłam w międzyczasie wyłączyć to. Ty włączyłaś. Lodowe też jest. Czyli tylko bardzik. A na bardzika musimy chwilę poczekać. Kosmo nie ma tak. Jak fajnie, widzicie? Przez moment pokazuje jego eku. A później już nie. To przez to, że jest w tym dodatkowym slocie, to się czasami buguje. Oto jestem. Dobra. Ohoho, ogr. Ludzie uwielbiają wszędzie śmiecić, nieprawda? Nie wiem, czy chciała z kimś porozmawiać. Niestety już tego nie zrobi. Chyba, że się wrócimy i coś zacznie mówić. Nie. Dobrze, ogr załatwiony. I kolejny ogr. To ty tym razem. Do dzieła! No, będzie chciał rzucać w nas. Widzę, kto dostał. Fajnie, nie? Jak na tak starą gierkę, to naprawdę jest świetnie zrobiona. Jak zechcesz.
Ja się bardzo dobrze w tej grze bawię. Chociaż miałam z nią spore problemy. On mnie wyrzucało na co pół godziny, można powiedzieć. Oczywiście podmieniłam pliki, tak jak to jest w każdych poradnikach opisane. Jak zechcesz. Ale musiałam zmniejszyć jeszcze tekstury. O ile się nie mylę. Poziom szczegółów tekstur, no. Poziom szczegółów grafiki był, może być ok, nie? Tylko poziom szczegółów tekstur właśnie wywalał mnie. Nie mogłam wejść w ogóle do miasta. Tu na grobek sobie podejdziemy. Może nie wiem, czy już się nam odpali to. Nie. Szybki zapis. Zapisuję tylko na koniec odcinka. Albo jak mnie wyrzuca właśnie. Powietrze wokół tego prastarego nagrobka wydaje się nienaturalnie zimne. Na powierzchni wyryto jakieś ochronne runy. I możemy naruszyć znaki ochronne. Czy sobie poradzimy? Nie wiem, bo to są bardzo ciężcy przeciwnicy. Dobrze. Ostrożnie! Słabość. Paraliż. Muszę pilnować Leliany, nie? No i Morrigan też. Ogólnie to wszystkich trzeba pilnować. Ważne, żeby ożywieniec na kimś się tam zawiesił, że to powiem. Jednego szkieleta mniej. Nie wiem, czy już nie leczyć. Ta, Leliana mocno dostała. O, spóźniłam się dosłownie o ułamek sekundy, nie? Ożywienie za mało many. Zaraz sobie many uzupełnimy. Nie wezmę na razie, bo jest cooldown. Skończmy to! No, Shell jest, wytrzymała to. Leliana mocno bije, nie? Dlatego wolałabym. Jak widzicie, to jest obszarówka, nie? Ożywienie. Więc gdyby tam leżały koło siebie postacie, to by wstały wszystkie. Ale ma długi cooldown, bo 120 sekund, także w czasie walki to jest długo. Dobrze, Shale, proszę bardzo. Shale nie ma na pasku okładów. Małego nawet jej nie daje. Bo mały dla Shale to jest no. Nawet ten można powiedzieć, że niewiele jej daje. Jeszcze cooldown. Dobra, weźmiemy większą. Dobrze, Shale. Słabość. Odporność ma. Shale. Morrigan. Czemu nie leczysz? Lepiej, żeby nam Shale nie padła, nie? Bo jest dobrym tankiem. Możemy jeszcze pajączka zawsze się zamienić. Ładnie dostaje, nie? Ty nie masz many.
Nie! Mana. Nie be... No, to będzie działało przynajmniej. Będzie widać. Ładnie sama uzdrowienie wrzuciła, nie? A tam łucznik pakuje, to może dlatego. Skoro musimy walczyć. Shale tak dostaje. Kończmy to. Weźmiemy silniejszy, bo. Szybko. Morrigan, masz manę? Nie masz. Padł, dobra. A tu poległam na niższym poziomie trudności. Jak pierwszy raz podeszłam. Buty płytowe Molocha. Fajne odporności, nie? Na każdy żywioł. Zamknięty, więc... Łotrzyk. Zobaczcie. Wyprawiona skóra, to jest ta, którą nam zrobił... Tak. Dalijczyk. No a tutaj jest utwardzona skóra, tak? 2,15 zmęczenie, a tu 2,10, ale o jeden pancerz więcej. Więc chyba lepiej utwardzono, nie? Rozerwana żyła. W ogóle fajne są te rany. Zrobię to. Charakterystyczny namiot. Tutaj coś będzie z tego, co kojarzę. No już jest. Proś, o co zechcesz. O, dominacja ma barię aktywna. Teraz możemy podejść do niego. I jakby chciał walczyć, to możemy walczyć. Liana oczywiście. Mów więc. Ona padła, ale mamy. Czym mogę służyć? Wszystko. Tylko ona nie ma mieczyków. Broni żywiołu, znaczy się. Ojej, ojej. To nie wilkołak i nawet nie duch. Co też się dzieje z tym lasem? Zaraz, to ty jesteś złodziejem, który ukradł żołądź Wielkiego Dębu? Może tak, a może nie. Przychodzisz go odebrać? Jakaż to zabawa. Ale już za bardzo się zapędzamy. Zadaj pytanie, a otrzymasz pytanie. Lecz daj mi odpowiedź, a taką już dostaniesz. Och, jak ja lubię się wymieniać. Mam odpowiedzieć ci na pytanie? A przypadkiem to ja nie muszę ci najpierw zadać pytania? Czy to nie pytanie? A poznałabyś pytanie, gdybym je zadał? Szydzisz ze mnie? Nie wiem. Naigrywasz się ze mnie? Przestań odpowiadać pytaniem na pytanie. Przecież takie są zasady. Pytanie za pytanie, odpowiedź za odpowiedź. Nie słuchałaś? Uważaj. To nie jest zwykły szaleniec. On włada magią, czuje to. Potężną magią. Nie wolno wprowadzać magów do gry w zgadywanki. Będziesz przestrzegać reguł, czy nie? To chcesz, żebym ci zadała pytanie? Teraz chyba twoja kolej pytać, czyż nie?
Masz żołądź wielkiego dębu? Teraz wszystko układa się w jedną całość. Twoja obecność, to gadające drzewo, teraz wszystko rozumiem. Prawdę mówiąc, tak, mam żołądź z tego dębu. Ukradłem go. Banalna robota. Głupie drzewo, powinno było go lepiej chronić. Jeśli go chcesz, musisz dać mi coś w zamian. I to nic z tego głupiego drzewa. Żadnych liści, gałęzi, ani nic takiego. Ale to wszystko, co powiem na ten temat. Odpowiedź za odpowiedź. Proszę bardzo. Dobra, muszę już iść, damy. O, rozumiem. Idziesz im donieść, prawda? Dobrze, żegnaj. W tym filmiku sobie na tym zakończymy, bo już troszeczkę długo trwa. Dokończymy sobie w następnym. Tak więc dzięki bardzo za uwagę i do usłyszenia.